Witam serdecznie, Szowa Polsko, z tej strony Szparu. Zapraszam do zapoznania się z siódmą rundą z turnieju Zagnańska. Turnieju, gdzie mogłem zrealizować normę na arcymistrza z pierwszą w swojej karierze. Na ten moment punktów posiadałem, żeby was nie skłamać, 3 z 6, czyli miałem niestety tylko 50%, co tak naprawdę już uniemożliwiało mi wykonanie normy, ale partie, które jeszcze miałem do rozegrania, były z arcymistrzami, z mistrzami międzynarodowymi i z mistrzami FIDE, także mam nadzieję, że wspólnie ze mną nauczycie się czegoś nowego i że coś z tych partii dla siebie wyciągniemy tak, żeby w przyszłości grać je nieco lepiej. Grałem w tej partii z serbskim arcymistrzem, 2 lata ode mnie młodszym, Luka Budisavljević. Jego przezwisko nadałem po prostu Budka, Luka Budka, nawet można powiedzieć, że się rymuje. Zagrałem E4. Generalnie to, co widziałem, to że serbski arcymistrz grał w pierwszym ruchu C5 lub C6. W tej partii poszło posunięcie E5, na które, jak się później okazało, po raz pierwszy się zdecydował właśnie w partii ze mną, także tutaj tak naprawdę byłem nieco rozbity. Ja zagrałem skoczek F3, skoczek C6 i teraz miałem dosyć dużą zagwozdkę, bo jeżeli oglądaliście moją partię z Marcinem Dozbirem, to tam poszła partia włoska, w której dostałem dosyć mocny oklep. I stwierdziłem, że raczej wolę tego uniknąć, po prostu nie czuję tych wariantów. A skoro rywal gra E5, to prawdopodobnie jednak to nie jest tak, że arcymistrz po prostu przygotowuje wariant, tylko że prawdopodobnie jednak jakąś wiedzę na jego temat posiada. Dlatego stwierdziłem, że zagram wariant, który po prostu najlepiej znam, czyli zdecydowałem się na przejście w moją ulubioną partię hiszpańską, z którą naprawdę mam bardzo dobre wspomnienia. Nastąpiło A6 z wyrzutem gońca. Ja tutaj nie wybijam na C6, wolę zachować tego białopolowego gońca, który jest bardzo mocny. I tutaj pierwsze zaskoczenie, moi drodzy. Goniec C5 to jest według bazy w tym momencie dopiero, już wam mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty ruch. Z kolei mniej popularny jest tylko F5, który jest niezbyt dokładny. Miałem okazję również się z tym ruchem spotkać. Natomiast goniec C5 faktycznie zostało zagrane na szachownicy i powiem wam szczerze, że to była druga partia tego samego dnia i nie za bardzo wiedziałem, jak zareagować na ten ruch, nie ukrywam. Chciałem przez chwilę robić po prostu roszadę, na co skoczek G7 byłoby możliwe i skoczek bije E5. W ogóle tak jak się okazało później, to była moja partia z Jakubem Chyżym, czyli z moim kolegą z klubu, gdzie po prostu nastąpiło bicie D4, D6 i tutaj po F4 to była partia właśnie, gdzie z Kubą Chyżym w ten sposób rozegrałem. Nawet tego nie pamiętałem, także widzicie, jak ważna jest analiza swoich partii, bo dopiero później zdałem sobie sprawę, że to była moja własna partia i że w ten sposób właśnie mogłem zagrać, ale nie miałem podczas partii tej świadomości, bo nie przeanalizowałem tej poprzedniej. Nastąpiło C3, tym razem z mojej strony. Myślałem, że nastąpi skoczek F6, na co chciałem zagrać D4, goniec A7 i zrobić krótką roszadę, co przeszłoby prawdopodobnie do głównych wariantów z Neo Mollera. To jest taka nowa linia, gdzie, czekajcie, żeby was nie skłamać, tutaj właśnie roszada jest najczęściej grana i takie ruchy jak goniec G5, Grzegorz Gajewski, coś takiego rekomenduje z tego, co pamiętam. Także są to jak najbardziej grywalne rzeczy, ale nie za bardzo byłem z nimi zaznajomiony, dlatego troszkę tutaj straciłem czasu. Tutaj już miałem tak naprawdę 20 minut czasu zużyte. Zdecydowałem się na D4 przed wykonaniem roszady, bicie D4, C bije D4 i szach na B4. W innym przypadku, jeżeli ten goniec by zszedł teraz przykładowo na A7, to pod D5 pozycja czarnych jest fatalna. Białopolowy goniec czarny jest tak naprawdę wyłączony zupełnie z gry. Białe figury szybko będą mogły opanować najlepsze centralne pozycje i ta przewaga pionowa w centrum będzie naprawdę przytłaczająca. Dlatego goniec B4 jest obowiązkowe i tutaj po raz kolejny złapałem chwilę zawiasu, gdyż miałem opcję między goniec D2 a skoczek C3. Ja zdecydowałem się na to bardziej logiczne rozwiązanie, czyli po prostu skoczek C3. Szczerze powiedziawszy, według bazy goniec D2 jest dużo dokładniejszą opcją. Znaczy może nie dużo, ale częściej wybieraną. Hetman bije D2 i po D5 po prostu przejście do takich pozycji, gdzie po wykonaniu roszady zaraz zagramy skoczek C3. Białe są ciutkę lepsze, ale raczej czarne nie powinny mieć większego problemu z wyrównaniem tej pozycji. Dlatego zagrałem skoczek C3, nie miałem świadomości tego ruchu goniec D2, wydawało mi się to ultra logiczne, żeby wyprowadzić skoczka. I po D5 tutaj popełniłem pierwszą niedokładność. Kusiło mnie, żeby w tym momencie zrobić roszadę, moi drodzy, która okazuje się być najlepszym ruchem. Dlaczego? Chodzi o to, że jeżeli nastąpi bicie na C3 i niby wygląda na to, że czarne zdobywają pionka, to popatrzmy, że najlepszą figurą czarnych był czarnopolowy goniec, a moim słabym pionkiem był pionek D4 i ten pionek się teraz wzmocni za pomocą pionka C3, a pionka E4 bardzo łatwo sobie odbije, bo po goniec F5
wiesza E1 z planem odbicia na E4 i tutaj tak naprawdę pozycja jest bardzo dobra, para gońców zostaje tutaj, partia przykładowa, gdzie 2460 wygrał z 2650, także naprawdę tutaj naprawdę stałbym bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Niestety nie zdecydowałem się na to, prawdopodobnie z powodu tego, że po roszadzie tutaj nastąpiłaby taka pozycja z izolowanym pionem, gdzie po A3 goniec A5 H3 rywal może mi tworzyć presję na tego pionka, jeżeli zagram pasywny goniec E3, to skoczek D5, troszkę ta pozycja mi się nie podoba. Wygląda na to, że czarne mogą wyprowadzić gońca na E6 i musiałbym zagrać jakoś coś w stylu bardziej goniec G5, żeby tutaj właśnie tego skoczka nie wypuścić, ale to już nie było zbyt proste. Dlatego w tym momencie zdecydowałem się na bicie na D5, które uznałem za logiczne. Myślałem, że rywal będzie chciał być skoczkiem na D5, szczerze powiedziawszy. Po czym miałem przygotowaną roszadę, skoczek C3, BC3, goniec C3 z planem goniec A3. I tutaj myślę, że oddanie tej jakości nie ma żadnego znaczenia. Mogę nawet zbić z planem D5 i hetman bije G7. Ta pozycja jest po prostu wygrana dla białych. Dlatego niestety poszło hetman bije D5, co nie doceniłem. Nie doceniłem tego podczas liczenia wariantów. Zdecydowałem się na roszadę, dokończenie rozwoju. I uznałem, szczerze powiedziawszy, że ta pozycja, gdzie rywal wiąże mi te figury, czy nie będzie dla mnie taka zła. Bo dlaczego miałaby być? Mam parę gońców, pozycja jest raczej otwarta. A jednak nie było tak kolorowo. Zagrałem goniec B3, goniec bije F3, wymieniłem hetmany. Stwierdziłem, że hetman lepiej działa ze skoczkami, a wieże lepiej działają z gońcami. I tutaj to był pierwszy moment, gdzie faktycznie przeciwnik się zamyślił i kurczę, niestety zagrał dobry ruch. Jedyny tak naprawdę dobry ruch. Jeżeli teraz nastąpiłaby długa roszada na przykład, to pomijając fakt, że wisi na F7, to ja po prostu mam dużo czasu, żeby wprowadzić figury do gry. A teraz rywal to co zrobił, to zagrał skoczkiem na A5, żeby po prostu pozbyć się mojego gońca. Chciałem zagrać goniec A3 i po skoczek B3 bardzo, bardzo długo liczyłem wieża AE1. Z planem takim, że jeżeli skoczek D2, to bije na E7, król D8 i bije na F7. Skoczek F1, król F1. I myślałem o tej pozycji bardzo, bardzo długo. Tutaj już miałem około 45 minut na zegarze. Wydawało mi się, że ta wieża jest bardzo dobra, ale z drugiej strony nie podobało mi się, że jest wieża G8. Tutaj chciałem jakiś goniec C1 z planem goniec G5 rzucić albo goniec F4. A trzeba było grać po prostu D5, wieża C8, król E2 i po króle 8 mam wieża E7, król D8, wieża F7 i tak naprawdę czarne nie mają za bardzo jak przebić tej pozycji. Niestety jakoś tak zabrakło mi odwagi w tym momencie. Tutaj długa roszada byłaby prawdopodobnie po prostu możliwa. Gdzie po AB skoczek F5 czarny nadal uzyskują dobrą pozycję. Poszło coś bardzo zbliżonego, zbiłem na B3, skoczek G6, wieża E1, król D7, wieża E3. Trochę żałowałem, że nie poszedłem na E4 wieżą, żeby po F5 odejść teraz na E3, żeby potem ten skoczek nie mógł wejść na F5, bo zobaczycie, że ten skoczek tutaj stał naprawdę fenomenalnie. Także tu chyba wieża E3 nawet zasługuje na lekki pytajnik, dlatego że teraz po wieża AE8, król F1, skoczek H4, okazuje się, że nie mogę zagrać król E2, bo jest skoczek G2 i po wieża E4 teraz zastępuje F5. I niestety po wybiciach mój król będzie zupełnie odcięty i ten pionek na F3 pada. Nie mogę pójść w żadną ze stron i niestety ta pozycja jest bardzo, bardzo trudna. Także tutaj już mówimy o tym, że czarne stoją lepiej w partii. Czarne stoją lepiej i tak naprawdę nie czułem za bardzo momentu, gdzie to się wydarzyło. Wydawało mi się, że grałem logiczne ruchy, ale niestety tutaj ten moment tak naprawdę już w tym momencie, gdzie powinienem robić roszadę już teraz, widzicie jak dawno to było, to tutaj tak naprawdę bicie na D5 było błędem i niestety niestety prowadzi do bardzo, bardzo niefajnej pozycji, która jest bardzo ciężka do obrony. Ja tutaj starałem się powymieniać trochę figur, żeby uprościć pozycję, ale ta końcówka, która powstaje, jest bardzo, bardzo ciężka. Skoczka z F5 nigdy nie mogę wyrzucić z tego pola. Skoczek cały czas może mnie tutaj męczyć, te pionki zdublowane, one zawsze będą słabe. Ten skoczek zawsze będzie mógł stwarzać problemy. Wydaje się, że na ten moment wszystko się broni, ale na moje nieszczęście rywal ma jeszcze króla, a mój goniec nie ma dosłownie żadnego ataku, żadnej słabości do atakowania, także to był mega duży problem. Chciałem ustawić pionki po białych polach, tak żeby po prostu trochę tą pozycję rozruszać. Tutaj przeklikam parę ruchów, bo tutaj po prostu czarne stopniowo wzmacniają pozycję, ja dosłownie nie mam czego szukać, po prostu sobie przestawiam figury. Tutaj na zaraz pojawił się fajny moment, gdzie mogłem spróbować przejść do ciekawej końcówki. I to jest moment, gdzie komputer pokazuje w okolicach zera pozycję. Mianowicie ruch D5 teraz był według komputera zalecany, gdzie po CD, CD, król C8, wchodzę królem na E5. I mimo, że tracę pionka F2, nie da się temu zapobiec, to da się go nic B6, ale skoczek G1, król E4. I chodzi o to, że tutaj
Czarne prawdopodobnie nie uda się czarnym zdobyć mi żadnego z pionków, co nie zmienia faktu, że pozycja jest nadal bardzo trudna w ocenie, bo pod D5 jeszcze jest C5, moi drodzy, z czym trzeba się mierzyć. Ja tego nie widziałem, tu w ogóle komputer podaje, że po B4 stoimy świetnie, także CB, C5, możliwe, że nawet bym wygrywał tę partię. Nie wiem, nie doceniłem tego, naprawdę szkoda. Takie po prostu mamy szachy. Troszkę zbyt ciężka pozycja. Ja miałem też mało czasu w tym momencie, niestety. Troszkę szkoda. Król D7, Królew 1, Król C7. I tutaj trochę żałuję, że po partii rozmawialiśmy, że chyba w tym momencie mogłem zagrać Król G2. Z ideą taką, że jest skoczek F4, goniec bije F4, GF4 i że mam Król F1 i że po Król B6 jest C5. I po Król A5 mam B4. Nie, czekajcie, że mam D5, CD i B4. O, dokładnie w ten sposób. Tylko że tutaj widzę, że się nie zgodził tak ten wariant, dlatego że teraz jest BC. BC i teraz jest król B6. Bardzo mały detal, który powoduje, że niestety, ale pionek D zostanie złapany, a ja do pionka A będę musiał stracić tyle czasu, że rywal pójdzie po te moje trzy piony. Spójrzcie. Król C5, król C3, ciach, ciach, ciach i tutaj nie mam czego zbierać. Także nawet Arcymistrz tutaj przeoczył. No ja myślałem, że mam jakąś szansę na wyratowanie tej pozycji, ale jak się okazało, no nie mam niestety. Król G2, skoczek F4, niestety tutaj ciach, C5 to po prostu A5 i ten pionek dojeżdża, a król nawet nie jest w kwadracie, bo teraz kwadrat dla króla jest taki, a mój król w kwadracie nie będzie, bo mój król będzie niestety tylko tutaj. Także szkoda trochę, nastąpiło król B7, król E2, skoczek F4, król E3, król C8, ja naprawdę tutaj stójka. Trzymałem twardą gardę, to jest naprawdę najgorszy typ pozycji, jaki możecie dostać białymi, bo czarnymi to palicho, bo białe mogą was po prostu ustawić, ograć, a białymi tak się dać porobić, to nie jest dobry znak na turnieju. Także tutaj już czułem, że po prostu ta moja jakość gry drastycznie spada i niestety ten ruch D5 puścił pozycję, gdyż po C5, tu jeszcze goniec A5 było zalecane, żeby po B4 mieć opcję jakoś po prostu atakowania któregoś z pionków, a jak mi tego gońca rywal zamknął, to tak naprawdę było już po partii i... No i ten goniec został tak naprawdę zupełnie wyłączony, gdzie ostatecznie i tak go tracę. A4, A2. No i partia dobiegła końca. Niestety wynik niepomyślny, porażka. Tak naprawdę już dziewiąty ruch uważam, że był krytycznym momentem tej partii, gdzie mogłem nieco obrócić losy, gdzie mogłem właśnie zagrać po swojemu, czyli na dynamice. Trochę właśnie przestraszyłem się tego, że rywal jest przygotowany, że zna wszystko to, co ja gram, mimo że ja tego nie znam, a gram to całe życie, a on gra to pierwszy raz i zna wszystko. Troszkę mi to przerosło po prostu. I też czułem, że nie gram zbyt dobrych szachów po prostu, że te parę porażek, szczególnie z Czatalbaszewem, gdzieś tam z tyłu głowy cały czas było, że ten turniej mógł wyglądać inaczej, kiedy miałbym 3,5 z 5, a tak jak mam 3 z 6, no to 3 z 7 można powiedzieć, no to już zupełnie jest inny obraz tego. Trudno, nie poddajemy się. Zapraszam do kolejnych dwóch partii, gdyż cały czas walczę. Nie poddawałem się, tylko jechałem ostro, oddechy do dechy. Także dziękuję bardzo za oglądanie tej partii. Mam nadzieję, że partia się podobała. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapy w górę. I do jutra, do kolejnej partii numer 8. Hejo!